Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj przenieśmy się z kolei do Ludwikowic Kłodzkich w okolicach Nowej Rudy na Dolnym Śląsku. Dokładnie do obiektu o nazwie, potocznej nazwie Muchołapka. Muchołapka to tak naprawdę podstawa chłodni kominowej. Widzimy na rzucie z góry, że jest to dwunastokąt foremny w rozstawie słupów, osiowym rozstawie około 8 metrów. Przed zaadoptowaniem na cele turystyczne i też no, w czasach powojennych tutaj istniały jeszcze takie słupy żelbetowe, tak do wysokości powiedzmy gdzieś tam maksymalnie 1,5 metra. Zostały one w całości obecnie zlikwidowane i gdzieś tutaj są porozrzucane po bokach. Spójrzmy sobie, jak ten obiekt wygląda na zdjęciu. To jest ta nasza podstawa. Widzimy, że obiekt jest wykonany z żelbetu. Stanie jest takim, no, dobrze mówiąc, dostatecznym. Zobaczmy, że powierzchniowe są duże ubytki betonu. Otulina po prostu zbrojenia widać, że tu ewidentnie była zbyt mała. Zbrojenie jest już widoczne. Strzemiona, pręty. Można się tutaj przyjrzeć. Niektóre słupy są w trochę lepszym stanie, inne są w stanie trochę gorszym. Po środku tej podstawy nic tutaj się nie zachowało z oryginalnego wyposażenia, czyli w postaci tych słupów żelbetowych. Tutaj jakiś też basen był w latach powojennych zorganizowany, ale to jest jakby inna kwestia i tym się nie będziemy zajmować aspektami takimi wspomnieniami w tym filmie. Widzimy też, że tutaj jakieś oświetlenie takie częściowo występuje. Tutaj jest całość lampa, tu tylko wspólnik od tej lampy. I obiekt obecnie jest zaadoptowany na cele turystyczne. Natomiast dlaczego się zajmujemy akurat tym obiektem? Mianowicie powstała taka teoria spiskowa, o której nawet mówi Wikipedia angielska. I ta teoria spiskowa głosi, że ta podstawa tej chłodni kominowej miała służyć, tak mówiąc w dużym skrócie, do startów niezidentyfikowanych obiektów latających typu UFO. Nad takimi obiektami mieli pracować naziści w trakcie II wojny światowej, co wydaje się oczywiście bardzo mało prawdopodobne i nie ma na to dowodów. I jakby ogólnie wiadomo, że to jest podstawa chłodni kominowej i artykułów w tym temacie w sieci jest bardzo wiele i tym się nie będziemy zajmować. Natomiast nikt jeszcze nie spróbował odpowiedzieć na pytanie, czy konstrukcja ta byłaby w ogóle w stanie przenieść obciążenie od takich statków latających. I właśnie w tym odcinku odpowiemy sobie na to pytanie. Są dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest taka, że osoba, która wymyśliła tą teorię spiskową zgodnie z danymi na Wikipedii, twierdzi, że obiekty te, tak zwane diglocke, czyli dzwon, miały określone wymiary i te wymiary na Wikipedii są podane. Można sobie wyczytać tutaj w tym miejscu, że wysokość takiego dzwona miała wynosić 3,7 metra, a średnica około 2,7 metra. Nie wiem, skąd autor miał takie informacje. Nie wnikam w to, natomiast wniknąć mogę to, czy ten obiekt w ogóle pasował do tej naszej podstawy chłodni kominowej. Spójrzmy jeszcze raz na zdjęcie. Mamy nasze zdjęcie oczywiście zaciągnięte z serwisu polska.org i widzimy, że obiekt jest zdecydowanie większy niż zakładany obiekt o tak zwany dzwon. Widzimy zatem, że totalnie nie pasuje do tej konstrukcji, ani też tutaj nie występowała i nie występuje żadna podkonstrukcja, która mogłaby służyć do startów takiego obiektu. Dodatkowo, jeśli obiekt taki potrzebowałby takiej konstrukcji do startu, no byłby jednak jakimś obiektem w jakiś sposób mało użytecznym, dlatego że mógłby startować tylko w tych takich miejscach, gdzie takie obiekty by powstawały, a powstał tylko jeden taki obiekt, więc mógłby startować i lądować tylko w tym miejscu. Zatem jego użyteczność byłaby bardzo mocno ograniczona. Dlatego my do analizy przyjmiemy inny obiekt, dużo bardziej realny do wykorzystania na tej konstrukcji. Spójrzmy, zrobiliśmy taką bardzo prostą animację tego, co będziemy obliczać.
liczyć właśnie będziemy taką sytuację, że tutaj mamy naszą podstawę, a tutaj mamy niezidentyfikowany obiekt latający typu UFO i on sobie ląduje bądź startuje właśnie z tej konstrukcji, ale w całości po obwodzie opiera się na tej właśnie naszej podstawie. Dzięki temu uzyskujemy równomierny rozkład obciążenia i konstrukcja przez to może przenieść znaczne obciążenia. Jakie? To dowiemy się właśnie za chwilę, jak przeniesiemy się na nasz model matematyczny. Jesteśmy na naszym modelu matematycznym. Jest to model wykonany w wolnym oprogramowaniu, które służy do analizy typu MES. Analiza typu MES to jest analiza metody elementów skończonych. W angielsku w skrócie FEM. W Polsce jest bardzo rzadko stosowana. Na zachodzie czy w krajach innych, które stosują również takie analizy, jest popularnym narzędziem. Dlatego dużo jest właśnie wolnego oprogramowania, w którym można takie analizy wykonywać. My już wykonaliśmy tą analizę. Tutaj mamy jej efekty. Włączamy sobie przemieszczenia i z tego możemy odczytać, że maksymalne przemieszczenie konstrukcji to będzie 54 mikrometry. Jest to wielkość ogólnie bardzo mała i bez problemu do przeniesienia przez tą konstrukcję, ale co ważne, do przeniesienia przez tą konstrukcję wtedy, kiedy była nowa, kiedy była projektowana i wybudowana, a nie teraz, bo teraz jej stan techniczny jest o tyle zły, że należałoby wykonać jej ekspertyzę i dopiero na podstawie tej ekspertyzy wykonać obliczenia. Także to jest dość istotne. O ile wiemy już, jak ugnie się nasza konstrukcja pod obciążeniem takiego obiektu latającego, tak bardzo ważną sprawą jest to, jakie obciążenie założyliśmy do naszych obliczeń. To był właśnie duży problem, co przyjąć. Przyjęliśmy najcięższy, jaki znaleźliśmy, samolot niemiecki z okresu II wojny światowej. Jest to dokładnie Junkers JU-390, który masę startową posiadał 75,5 tony. My do obliczeń przyjęliśmy 75 ton, czyli że ten obiekt latający typu UFO posiadał masę 75 ton. Jeżeli posiadał mniejszą masę, ok, wtedy wyniki będą lepsze. Natomiast nie wydaje mi się, że posiadałby masę większą niż 75 ton, stąd taka właśnie wartość przyjęta. Musiał być to obiekt lekkiej konstrukcji, ale też nieco prototypowej, a właśnie ten obiekt, ten Junkers 390 jest obiektem prototypowym, więc tutaj pasowały mi rozwiązania materiałowe, jakie stosowano w takich układach prototypowych do tego, co właśnie w tym prototypie UFO miało być zastosowane. To po prostu koresponduje i jest dość logiczne ze sobą, stąd takie właśnie, a nie inne założenia. Wracając zatem do naszych obliczeń, przed analizą musieliśmy ocenić, jakie maksymalne naprężenia mogą występować w żelbecie. I przyjęliśmy, że maksymalne naprężenia rozciągające to są wynoszą minus 1200 kPa, a ściskające 16000 kPa. I teraz możemy sobie zobaczyć, że naprężenia Misesa są mniejsze, naprężenia główne pierwsze również są mniejsze. Tutaj mamy minus 800 kPa, my mamy minus 1200, więc widzimy, że są dość mocno te miejsca wytężone. Tutaj też je dokładnie widzimy, w których miejscach to duże natężenie występuje, ale jest jeszcze spełnione. I tak samo maksymalne naprężenia styczne również są zachowane. Wynika z tego zatem to, że obiekt jest w stanie przenieść obciążenie o wielkości 75 ton. Dobrze, jak już wiemy, że obiekt nasz jest w stanie przenieść obciążenie wywołane startem i lądowaniem UFO, to teraz musimy sobie popatrzeć, czy taki obiekt mógł być w ogóle dostarczony w to miejsce. Teraz tutaj różnica pomiędzy tym miejscem a tym to jest około 11 metrów. Widzimy, że nie ma tu żadnych obiektów oraz na mapach zachowanych też takie obiekty nie występują. Zatem widzimy, że z tego miejsca nie mógł następować transport w to miejsce takiego obiektu. No bo jeżeli to był prototyp, to gdzieś musi być zmontowany, dostarczony na miejsce, dźwigiem wstawiony na tą
konstrukcję i dopiero wtedy może startować. Dlatego tutaj właśnie ta logika jest taka zachwiana, bo ten, powiedzmy, jeden schodek, który z tego placu musiał być zrobiony dźwigiem na ten start, no byłby taki no, nielogiczny trochę, tak? Więc to nie pasuje tutaj za bardzo. No, od tej strony to wiadomo, są lasy i też takiego miejsca nie ma. Nie ma też miejsca, gdzie takie obiekty byłyby montowane, składane w całość. Więc to też nam tutaj wyklucza możliwość budowy takich dużych obiektów, jak ta muchołapka. Dodatkowo, no ktoś by mógł powiedzieć, że i my byśmy też tak powiedzieli, że suwnicą może być wstawiony taki obiekt, ale nie ma szyn podsuwnicowych w tym miejscu. Dodatkowo ta suwnica no, mogłaby jeździć w zasadzie tylko tutaj na tym obszarze. Tak? Tutaj już mamy miejsca, które nie są w żaden sposób utwardzone, więc to też nam odpada. Tutaj dodatkowo no, już mamy lasy, obiekty jakieś tutaj są poprzemysłowe, no, ale tak jak wspominałem, one są dużo niżej. Zatem no, podtrzymuje to, że w tym miejscu taki obiekt nie mógł być zmontowany. Należy również mieć na względzie to, że nie zachowały się nigdzie żadne zdjęcia z budowy czy też testów tego obiektu. Także bardziej trzeba się skłaniać i ja się skłaniam ku temu, że jest to zgodnie z tym, co jest podane na Wikipedii, po prostu najzwyklejsza teoria spiskowa. Podsumowując zatem, pomimo tego, że obiekt ten jest w stanie przenieść obciążenie od obiektu o masie 75 ton, tak wyklucza niestety miejsce startu takiego obiektu w tym miejscu z uwagi na brak infrastruktury, brak miejsc montażu oraz pierwotne przeznaczenie tego obiektu tak naprawdę służące jako chłodnia kominowa, a nie start takich obiektów. Moim zdaniem tutaj wyklucza w całości możliwość w tym miejscu testowania takich prototypowych obiektów latających. Także to tyle na dzisiaj z mojej strony w tym temacie. Jeżeli Państwo mają jakieś inne pomysły, proszę o info w komentarzach. Będziemy sobie tam rozmawiać i zapraszam do usłyszenia w jakichś kolejnych ciekawych odcinkach. Cześć!